Gdzie jest Bóg i dlaczego czegoś z tym nie zrobi, co się dzieje? To chcę ci powiedzieć, że Bóg oddał ziemię w ręce człowieka. I kiedy człowiek zgrzeszył, czyli oddzielił się od Boga żywego, Bóg nie odebrał mu władzy. Nadal to człowiek od setek lat włada tą ziemią, ponieważ Bóg nigdy nie cofa swojego słowa i nigdy nie cofa swojego powołania. Bóg powołał człowieka do zarządzania tym światem. I to, w jaki sposób dzisiaj wygląda ten świat, jest obrazem tego, w jaki sposób człowiek jest w stanie zarządzać. To, do czego doprowadziliśmy ten świat, jest obrazem tego, co mamy w środku, żyjąc bez Boga. Człowiek, żyjąc bez Boga, nie jest w stanie zarządzić nawet sobą. I wiesz o tym bardzo dobrze. Bardzo dobrze wiesz, że miotają tobą różne rzeczy, którym nie jesteś w stanie się sprzeciwić. Miotają tobą różne rzeczy. Dzisiaj jesteś w różnych zniewoleniach. Czasami czujesz przymus, by robić coś, czego nienawidzisz, a musisz to robić. Więc dorabiasz do tego ideologię, że to jest wyraz twojej wolności. Ale tak nie jest i wiesz o tym bardzo dobrze. Ale Bóg nie chce cię zostawić w tym położeniu. Sens ofiary Jezusa Chrystusa na krzyżu był taki, że On wziął na swoje ciało każde zniewolenie, każdy błąd człowieka, każdą chorobę fizyczną i psychiczną. Wziął na swoje ciało każdą konsekwencję błędu, czyli grzechu. Poniósł śmierć, a następnie trzeciego dnia zmartwychwstał. To jest ten, który pokonał śmierć. Dobrze jest schronić się w Jego rękach. Dobrze jest mieć w Nim swojego Króla i Pana. I dobrze jest w ogóle zawołać, uznać, że On jest żywy, że On jest prawdziwy i zawołać do Niego. Nazywam się Nina Księżopolska. 22 lata temu zrobiłam właśnie to, o czym ci dzisiaj mówię. Zawołałam do Boga. Odważyłam się uwierzyć w to, że On jest prawdziwy. Ponieważ gdy miałam 16 lat, moja koleżanka mi mówiła o Jezusie. Mówiła mi o tym, że On jest żywą osobą i odmienił jej życie. Ja wtedy to zignorowałam. Ale 14 lat później, kiedy dojechałam się już zupełnie, zapętliłam się w swoim życiu, kiedy byłam już skończona, zawołałam do tego Boga, o którym sobie przypomniałam, że On może być realny i że On może być realnie odpowiedzią na moje potrzeby, na moje dno, w którym się znalazłam. Zawołałam wtedy do Jezusa i On przyszedł do mojego życia. On przyszedł realnie do mojego życia. Realnie spotkałam się z Bogiem. Bóg to Jezus. Realnie dotknął mojego wnętrza i realnie tam wszedł na moje zaproszenie. Bóg jest duchem, a w twojej głębi jest dzisiaj duch, tylko że on jest odłączony od Boga. Jest egocentryczny, a więc trzęsiesz się o własną skórę i w ten sposób przeżywasz swoje życie. Może marzysz o wielkich rzeczach, ale nie jesteś w stanie tam podskoczyć, ponieważ jesteś egocentryczny. Człowiek, który jest zapatrzony w siebie samego, jest jak łódź, która płynie po oceanie i orientuje się tylko na siebie samą. Kręcisz się w kółko i próbujesz zapełnić swoją pustkę, ale nic cię nie napełnia. Ciągle jesteś głodny i ciągle jesteś nienasycony. Taki jest egocentryzm. Bóg nie chce tego dla ciebie. Bóg nie jest mściwy.
nie liczy ci grzechów, wybaczył ci każdy grzech. Na krzyżu Golgoty sam go poniósł na własnym ciele, sam zmarł za to w miejsce twoje i sam zmartwychwstał, żebyś ty mógł dzisiaj przyznać się do niego i zostać wyciągnięty ponad swój grzech, ponad swój błąd, ponad śmierć. To jest ten, który pokonał śmierć. To jest ten, który nie chce, żebyś zginął. To jest ten, który chce się złączyć z tobą. On jest duchem, a więc chce się złączyć z twoją głębią. Chce wypełnić twoje serce. Chce wtargnąć tam, ale nie zrobi tego siłą. On nigdy nie złamie woli człowieka. Dzisiaj słyszysz Ewangelię, ale nadal to w ogóle może nie działać w twoim życiu. Może nie działać ta informacja, że Jezus wybaczył ci grzechy. Może nie działać ta informacja, że Bóg ci już wszystko przebaczył i chce się z tobą zjednoczyć. Ona zadziała dopiero wtedy, kiedy ty otworzysz się na tego Boga i kiedy ty realnie przyznasz: tak, jestem w błędzie. Tak, potrzebuję ciebie, Zbawicielu. Tak, nie znam ciebie, Boże, a chcę ciebie poznać. Tak, przyznaję, że moje życie jest ledwo przeżywaniem od piątku do piątku. A ja chcę prawdziwego życia, chcę wypełnienia. Chcę wiedzieć, że idę do nieba. Chcę mieć pewność. Bóg nie chce zostawić człowieka w niepewności. Bóg chce, żebyś ty miał pewność. Pewność będziesz miał, kiedy narodzisz się na nowo z Jego Ducha, kiedy zaprosisz Go do swojego wnętrza. Być może słuchasz tego i myślisz sobie, jak to jest zaprosić Boga do swojego życia. Normalnie, jak 28 lat temu stawałam na ślubnym kobiercu z moim mężem, jeszcze wtedy nie mężem, to ja się wtedy tam zdecydowałam, że zaproszę go do swojego życia. Tam wyraziłam swoją wolą, chęć dzielenia z nim życia. Powiedziałam: okej, ja chcę, żeby ten człowiek był moim mężem. Ustanawiam go swoim mężem. Chcę z nim dzielić życie. I w ten sam sposób zaproś Jezusa do twojego życia. W ten sam sposób. Powiedz: tak, ja chcę poznać tego Boga. Chcę, żeby On dzielił ze mną swoje życie. Ja chcę się złączyć z Nim. Po to przyszedł Jezus, żeby realnie człowiek mógł połączyć się z Nim. Żebyś realnie mógł być innym stworzeniem, zupełnie innym człowiekiem. Kiedy 22 lata temu zawołałam do Jezusa, ja stałam się innym człowiekiem, zupełnie innym, od środka. On mnie zmienił od środka. Horoko remesanto. Potrzebujesz Jezusa. Potrzebujesz Jezusa. Potrzebujesz Boga w swoim życiu. Nie dlatego, żeby ci było lepiej, ale dlatego, żebyś nie zginął. Dlatego, żebyś się nie gubił. Dlatego, żebyś nie ginął w lękach, w braku poczucia bezpieczeństwa, braku poczucia własnej wartości. Potrzebujesz nie iść do piekła. Głoszę ci dzisiaj normalną, najlepszą wiadomość, jaka tylko może być pod słońcem dla człowieka. Nie musisz żyć znikomym życiem. Nie musisz dzisiaj się trząść o swoją przyszłość. Możesz się pojednać z Bogiem. Możesz być uratowany. Możesz zmienić bieg swojego życia. Możesz zmienić swoje przeznaczenie. Możesz być zupełnie inny. Odkąd uwierzyłam w Jezusa Chrystusa, narodziłam się na nowo z Jego Ducha. W moim życiu jest moc. Bo Bóg jest Bogiem mocy. Uzdrawiam chorych, wskrzeszam zmartwych, wyganiam demony. Jeśli jesteś uzależniony, to chcę ci powiedzieć, że to jest demoniczne.
Mogę związać nad tobą demony. Będziesz wolny od nałogów. Jeśli jesteś chory na cokolwiek, czy to jest ból brzucha, czy to jest jakaś kontuzja, czy to jest zdiagnozowany nowotwór, a może chłoniak, wszystko jedno, co to jest. Jeśli przyjdziesz do mnie, położę na ciebie swoje ręce i zostaniesz uzdrowiony. Wiem, co mówię, ponieważ modlę się o ludzi i oni są uzdrawiani w imieniu Jezus. Ponieważ połączyłam się z Bogiem, mogę to, co On. To jest przewidziane dla każdego człowieka. Każdy człowiek dzisiaj może pojednać się z Bogiem. Jeśli chcesz wypróbować tego Boga, podejdź do nas. Jest nas tutaj trochę. Uzdrawiamy chorych. Uwalniamy od nałogów. Możemy cię przyprowadzić do realnego doświadczenia z Bogiem. Możesz narodzić się na nowo. Skorzystaj z tego.